tym roku mija 20 lat od powołania w Końskich filii Towarzystwa Ubezpieczeniowego Kompensa. Od samego początku filią kieruje pan Zbigniew Rurasz. Panie kierowniku, to już 20 lat minęło, prawie jak w tej piosence 40-latka, tylko tam jest 40, od momentu, kiedy powstała filia Kompensy w Końskich. Ja bym chciał pana poprosić teraz, żeby pan troszeczkę powspominał i powiedział, jak to wszystko się zaczęło, skąd był ten pomysł, skąd ta propozycja, od kogo to wyszło, że ta filia już tyle lat funkcjonuje w naszym mieście. Tak, to już jest 20 lat naszej działalności i jak przypomnę sobie pierwszą rozmowę z dyrektorem stażem, pierwszym dyrektorem oddziału Kieleckiej Kompensy, no to łezka wokół się kręci. Przyjechał do mnie do domu z prośbą, żeby zainstalować pierwszą agencję Towarzystwa Ubezpieczeniowego Kompensa w Końskich, dobrać sobie osobę do współpracy i otworzyć działalność. Dla mnie było to całkiem nowe wyzwanie. Nie miałem żadnego doświadczenia w tym zakresie. Jedynie z poprzednich prac, gdzie pracowałem, mogłem powiedzieć tylko tyle, że no, słyszałem o polisach ubezpieczeniowych. Ale był to piękny okres. Wspólnie z klientami, z szefami mniejszych, większych firm, z indywidualnymi klientami, uczyłem się tych ubezpieczeń. Jedną taką maksymę żeśmy sobie z koleżanką postawili w swojej działalności, że najważniejszy jest klient, że my świadczyć mamy mu usługi, on powinien być z tych usług zadowolony. Powinniśmy dopasować to ubezpieczenie do jego potrzeb. I nastawiliśmy się bardzo prokliencko, co do dzisiaj procentuje zwiększającą się ilością klientów, jaką mamy do obsługi. Nie byłoby tych 20 lat pracy, gdyby nie koleżanka Małgorzata Głód, która miesiąc po mnie rozpoczęła pracę. W tej naszej działalności są też takie ciekawe momenty. Mianowicie rozpocząłem pracę 1 września 1991 roku, a dla wszystkich 1 wrzesień kojarzy się z czym? Ze szkołą, z rozpoczęciem roku szkolnego. I nasza filia no, króluje, można powiedzieć, w skali Kompensy w zakresie ubezpieczeń NNW szkolnego. Dzisiaj ubezpieczamy kilkadziesiąt szkół, nie tylko z powiatu koneckiego, ale kieleckiego, części skarżyskiego. Jest to wdzięczny, fajny klient, ale i wymagający. Te wyzwania w zakresie ubezpieczeń są ciągłe. Rynek ubezpieczeniowy się zmienia z minuty na minutę. Tu się nie da zatrzymać i powiedzieć, że już wszystko zrobiłem. W zasadzie dzisiaj, jeżeli ktoś funkcjonuje na rynku, a chce osiągać jakieś sukcesy, no winien ciągle dostosowywać tak produkty, jak i również swoje usługi do potrzeb klientów. Panie kierowniku, no właśnie, troszeczkę pan już wszedł na drugi temat, tak powiem, i wyprzedził pan moje drugie pytanie. Chciałbym teraz pana zapytać, w jakich dziedzinach, w jakich obszarach pańska tutaj filia Kompensy w Końskich proponuje klientom te ubezpieczenia? Jak szeroki jest wachlarz ubezpieczeń proponowanych przez pana tutaj w Końskich? No, wachlarz tych ubezpieczeń jest bardzo szeroki, ale byłbym nie do końca szczery, gdybym nie wspomniał o multiagentach, agentach, którzy z nami współpracują, którzy wzbogacają nasze usługi, docierają bezpośrednio do klientów, są bardzo ważnym ogniwem w zakresie ubezpieczeń. I mamy takich współpracujących agentów na terenie Końskich, mamy również i na terenie Kielc i na terenie Skarżyska. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą wachlarza i propozycji ubezpieczeniowych, to ubezpieczamy, naszym podstawowym klientem jest klient indywidualny. A więc zaspokajamy jego potrzeby ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia samochodu,
mieszkania, domu. Jeżeli wyjeżdża za granicę, proponujemy mu ubezpieczenie również pobytu za granicą. Jeżeli dzieci chodzą do szkoły, proponujemy ubezpieczenie NW szkolnego. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, bo w Końskich jest sporo osób, które prowadzi różnego rodzaju działalność, czyli małe i średnie firmy, mogą znaleźć u nas bardzo dobry produkt, tak zwana kompensa firma, gdzie na miarę możemy uszyć to ubezpieczenie w zakresie ochrony ubezpieczeniowej pod potrzeby tego klienta. On może sobie wybierać takie ryzyka, jakie chce. Ponadto zajmujemy się również ubezpieczeniem dużych korporacji. To też wymaga jak gdyby indywidualnego podejścia do każdego klienta i jesteśmy w stanie sprostać tym zadaniom. Drugim takim aspektem ubezpieczeniowym naszego działania są ubezpieczenia na życie. Coraz więcej mamy tych ubezpieczeń, ubezpieczenia grupowe, a więc chcemy kompleksowo załatwić, pomóc temu klientowi w zakresie ubezpieczeń. I proponujemy ubezpieczenia grupowe, które to ubezpieczenia są z korzyścią dla pracownika i dla pracodawcy. Bardzo często też zdarza się, że klienci indywidualni bądź prowadzący działalność korzystają z usług bankowych. I tutaj też mamy ofertę dla nich pozwalającą robić ubezpieczenia pod zabezpieczenie kredytu, tak życiowy, jak i również majątkowe. Mamy też i innych sojuszników, z którymi współpracujemy w zakresie ubezpieczeń. Są to banki działające na terenie Końskich, jak na przykład Bank Spółdzielczy, jak Bank Pekao S.A., Bank Pekao BP i inne banki. Tutaj współpracujemy w takim zakresie, żeby nasi, a często to są również i klienci banku, byli zadowoleni. Panie kierowniku, ma pan teraz okazję, z okazji właśnie tego świetnego 20-letniego stażu w kompensie pana i pańskiej pracownicy, firma już istnieje 20 lat, ma pan okazję, żeby się zwrócić bezpośrednio do widzów, czyli do może i obecnych pana klientów, i przyszłych klientów, i zachęcić ich do tego, żeby zechcieli nawiązać z panem współpracę. Co by pan tym potencjalnym swoim klientom chciał teraz powiedzieć? Bardzo proszę do kamery. No jest to niezmiernie trudne pytanie, ale tak naprawdę jest to pytanie podstawowe. Mam coś ubezpieczyć i chciałbym to zrobić, patrząc tak oczami klientów, jak najtaniej. I tutaj taka pierwsza przestroga. Szanowny kliencie, jeżeli chcesz objąć ochroną ubezpieczeniową swój majątek, swoje życie, popatrz dokładnie w szczegóły tego ubezpieczenia. Czy zawarte są tam wszystkie sprawy, które ciebie interesują? Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? Zapytaj tego sprzedawcę, co on ci proponuje. Porozmawiaj z nim. Warto często jest porozmawiać dłużej i nie zawsze opłaca się kupować coś najtaniej. Bo jeżeli kupujemy coś najtaniej, to czegoś tam może brakować. Jaka jest maksyma nasza, moja i koleżanki w zakresie sprzedaży ubezpieczeń? Oferujemy ubezpieczenia w pełnym zakresie. Jeżeli nie ma w jakimś zakresie ochrony, mówimy o tym klientowi, żeby nie było później jakichś niedomówień. Najważniejszy jest klient. Nie najważniejsza jest dla mnie sprawa składki i zainkasowania tej składki, tylko najważniejsze jest to, czy ten klient będzie zadowolony. A więc również, jak gdyby polecając nasze usługi, mogę zagwarantować, że będziemy się zajmować klientem wtedy, kiedy mu się będzie działa krzywda, a więc wtedy, kiedy ma szkodę, kiedy nie wie, jak ma zrobić, pomożemy mu, po to tu jesteśmy. I uważam, że w ubezpieczeniach jest to jedna z najważniejszych spraw. I jeszcze raz, jak gdyby proszę, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zwracajcie uwagę, co jest ubezpieczone, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, a wybór należy do państwa. My funkcjonujemy już 20 lat i nie powiem, że wszystko wiemy. Cały czas się uczymy, ale od kogo? Od was, od klientów. Chcielibyśmy, żeby było ich jak najwięcej. Chcielibyśmy, tak do tej pory, co nam się udaje, podpowiadali nam, co należy zmieniać, robić, żeby było jeszcze lepiej.
Filia Koneckiej Kompensy otwarta jest na klientów przez 20 lat. A jak długo jeszcze będę tu pracował? Nie wiem, na ile zdrowie pozwoli. Dziękuję. Czyli panie kierowniku, z okazji tego pięknego 20-letniego jubileuszu, 20 lat działalności firmy na terenie powiatu koneckiego, życzę panu w imieniu własnym i tych, którzy nas sobie będą oglądają, jak najwięcej nowych, przyszłych i zadowolonych klientów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.